Siemanko, mamy dziś piękny sobotni poranek. Ja postanowiłem od rana wziąć się za zaległości związane z wideofilmowaniem. No i na pierwszy ogień postanowiłem zgrać materiały z drona. Jak niektórzy z Was wiedzą, od kilku miesięcy, bodajże od marca, jestem w posiadaniu mojego pierwszego drona. Jest to Parrot model Bebop wersja pierwsza. Generalnie jestem zadowolony z tego drona. Ja nabyłem go w takim dość obszernym zestawie. Z dodatkowymi parami śmigieł, z osłoną przeciwsłoneczną i co najważniejsze ze Sky Controllerem. Dron oferuje naprawdę spoko obrazek w swojej klasie, cyfrową stabilizację obrazu. Nagrania są, naprawdę wyglądają ładnie, są stabilne. No myślę, że do takiego amatorskiego zastosowania bez problemu. No i dzisiaj natrafiłem na nagranie dość ciekawe ze zdarzenia, które miało miejsce tutaj za moimi plecami jakieś 2 tygodnie temu. Tak naprawdę zapomniałem już o tym nagraniu. Chciałem zrobić bodajże zdjęcie, już chyba nie pamiętam. Po wzniesieniu się na jakieś 20 metrów tutaj obraz zaczął falować. Ja dopiero zauważyłem to na komputerze. Na podglądzie tego nie widziałem. Producent wraz z produktem dostarcza osłony przeciwsłoneczne na ekran. To tutaj dla mnie taka mała nauczka, że powinno się ich używać słoneczny dzień, tak jak było wtedy. Ja tego nie widziałem. Zauważyłem to dopiero tutaj na komputerze. Pojawiły się alerty dźwiękowe, pojawiły się alerty na ekranie i dron spadł. Mam wrażenie na włączonych śmigłach. Ja zrobiłem tylko szybkiego screena ekranu po upadku. Zobaczcie sami. Jeżeli ktoś ma jakieś spostrzeżenia, uwagi, ciekawostki czy pomysły na to, co mogło się zdarzyć, to piszcie komentarze, ta sekcja jest dla Was. Taki tak naprawdę jest cel tego filmu, może czegoś się dowiem. Ja postaram się udostępnić ten materiał bezpośrednio do Parrota. Może też czegoś się dowiem na ten temat. Dodam, że dron jest nowy, więc nic nie było grzebane. Latałem na oryginalnych bateriach, naładowanych na maksa. Były bardzo dobre warunki, 14 wykrytych satelit. Więc teoretycznie nic nie powinno się zdarzyć. Dron wyposażony jest też w awaryjne systemy, takie jak powrót do domu. Po zerwanym połączeniu powinien wrócić w miejsce, z którego startowałem. Ma też na kontrolerze przycisk emergency, jest to przycisk awaryjnego lądowania. Była taka sugestia ze strony jednej osoby, że być może włączyłem ten przycisk przez przypadek. Nie, na pewno nie włączyłem tego przycisku, jestem pewny. Więc tym bardziej nie wiem, co mogło się zdarzyć. Jeśli macie jakieś pomysły, to jeszcze raz zachęcam do komentowania. I to tyle z mojej strony. Dzięki za obejrzenie. Cześć.